E, tak, dzień dobry, witajcie. Ja jestem Mediafan, a to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. Będę się odrobinę spoglądał raz w jedną, raz w drugą stronę, delikatnie, bo nagrywam to na dwie kamery, bo jednocześnie nagrywam film na, na YouTube'a. I chciałem dzisiaj podzielić się wczorajszym, wczorajszymi obserwacjami. Przełączę sobie jeszcze tutaj moje cudowne. Cudowne granie. Tak, słuchajcie, jestem totalnie, totalnie zmęczony. Zacząłem od siódmej rano, znaczy o 7 rano byłem już na miejscu w budynku TVP. Skończyło się wszystko po północy. Nóg nie czuję, zmęczony, ale też totalnie, totalnie zadowolony z wczorajszego dnia. Powiem Wam dlaczego. To pierwszy raz mi się zdarzyło, chociaż spodziewałem się, że tak, że tak będzie. Zazwyczaj przy okazji finałów Włoch to brałem udział jako tam wpłacający, tu jakaś aukcja, koncert, ale to wszystko odbywało się zazwyczaj w domu z monitorowaniem mediów, czytaniem relacji, śledzeniem tego, co dzieje się w internecie. E, więc docierały do mnie różne informacje, prawda? Te pozytywne i negatywne i tradycyjny hejt. E, wszystko to, co, co się kręci wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast wczoraj byłem właściwie totalnie odcięty, e, pochłonięty, pochłonięty pracą. E, e, I tym, co się dzieje na, na finale, więc nawet nie śledziłem. Tych negatywnych rzeczy, totalnie skupiony na pracy, na tym, co miałem robić. Wczoraj odpowiadałem za przejąłem na, na jeden dzień kanał Kręcioła TV, Twittera, a właściwie, właściwie Peryskopa. I tam nadawałem relacje, oprowadzałem Was po budynku. To tak sobie się sprawdziło, szczerze mówiąc. Z racji tego, że na, na peryskopie po pierwsze było niewiele ludzi, a czasami miałem problem i obawy ze zrywaniem połączenia, ponieważ poruszałem się po całym obiekcie, więc przechodziłem z jednego WiFi na drugie. LTE połączenie, które miałem, też nie zawsze działało. Mnóstwo ludzi, więc trochę nie chciało mi się ryzykować. A druga rzecz, że miałem ze sobą kamerę 360. Stopni, powiem zaraz trochę, trochę o niej, i ona się chyba lepiej sprawdzała, więc wolałem sobie nagrać. O, kamera i zdjęcia 360 były super. Tak, jeżeli macie pytania, to, to, to zaraz sobie wrócimy do, do, te, do tego tematu. Więc, więc ta kamera się lepiej sprawdziła, więc, więc chodziłem sobie na, na luzaku, nagrywając materiał i potem go wrzucałem do, do sieci. Ale wracam jeszcze do, do tych swoich, swoich wrażeń. Totalnie odcięty od hejtu, totalnie odcięty od negatywnych informacji, skupiony totalnie na, na robocie. Wow, bardzo pozytywne e, wrażenie. Każdy wiedział, co ma, co, co ma robić, każdy robił swoje i robił to jak najlepiej. Dobry, e, dobry układ. Szczerze mówiąc, nawet w studiu był taki hałas, e, tego nie słychać, e, kiedy ogląda się relacje e, telewizyjne. Ale w studiu jest taki hałas, że czasem w ogóle nie słychać, co mówią goście i co mówi Jurek, ponieważ orkiestra, e, muzycy nawalają tak głośno, że szczerze że mówiąc, nawet czasem nie wiedziałem, że jesteśmy e, na wejściu, że, że coś nadajemy. To, to było ciekawe doświadczenie. Więc szczerze mówiąc, nawet nie zawsze byłem na bieżąco z informacjami, które dotyczą samej orkiestry. E, fanty. Po co tak głośno? Pytasz o mój poziom dźwięku, czy, czy po co tak głośno w orkiestrze? Dajcie znać, jeżeli są jakieś problemy z dźwiękiem, albo jeżeli coś mogę poprawić, to, to oczywiście to zrobię. I. No i to, 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 było, to było ciekawe doświadczenie. Więc ja miałem swoją działkę i przebywałem w ekipie Kręciała TV Super. Super, super doświadczenie. Po co tam było tak głośno? Po to, żeby był klimat, imprezy, po to, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają tam z całej Polski, wbijają do studia, wpadali w taką atmosferę zabawy. Tam naprawdę fajnie się, dużo się działo, więc ktoś, kto, kto nie był nigdy w studiu, polecam się wybrać. Chyba nie ma żadnych rygorów, jeśli chodzi o wejście. Zwykłe chyba trzepanko na, na bramce. Yy, ale muszę, mu, muszę to sprawdzić. Każdy, kto chciał wejść, albo kto był wcześniej zapisany, na pewno wolontariusze mieli wejście. Tam się dużo ludzi przewijało, więc polecam się kiedyś wybrać i poczuć to na własnej skórze. Ja byłem parę lat temu, pierwszy raz na finale. Wow, wow. E, więc ja rozumiem, co to, to, to jest głośno. Nie, nie, prze nie przekażą wam tego żadne relacje, e, żadne, e, żadne nagrania wideo, żadne kamery 360 czy inne rzeczy. Więc no tam jest po prostu duża, duża impreza. I co ciekawe, nawet jak Jurek Ciebie pyta o coś, to ciężko usłyszeć z samego siebie. Byłem zdziwiony, że w przekazach telewizyjnych słychać dobrze, dobrze głos, bo, bo na zewnątrz tam naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo głośno. To, co mi się też. Podobało, bym z ekipą kręciły, tak jak wspomniałem, sporo ludzi obsługujących media społecznościowe, bo tam były i Twitter, i Snapchat, i Periscope, i zdjęcia, i Facebook oczywiście. Co tam był jeszcze, YouTube? E, jeszcze coś pominąłem? E, wszyscy aktywnie tam w komentarzach monitorowali to, co się dzieje na, na bieżąco. E, Sporo było osób, które też były pierwszy raz na finale, pierwszy raz jakby w pracy i to też polecam jakoś tam się zakręcić wokół, wokół, wokół fundacji i spróbować się wbić na taki, dzień, na taki dzień roboczy. Świetne doświadczenie, będziecie totalnie zmęczeni, ale myślę, że zadowoleni, więc dopiero w ostatnich tam przekazach udało mi się sprawdzić ile zebraliśmy. Ile rzeczy poszło, poszło na, na, na aukcji? Śledziłem też to, co się dzieje na Mastercard Graz Włoch. Tam nadawał mocno Michał Szafrański, Szafi na Twitterze. Pozdro, Michał. Tam no w ogóle przewinęło się mnóstwo mnóstwo e, znajomych. Widziałem. Była ekipa z bloga Wigilii, e, Ilona i, i Bazylia, Karol e, Paciorek. Chyba mieli wejście na głównej antenie e, TVP, tak mi się wydaje. Tam próbowałem się wbić, tam, e, wbić z kamerą. E, było antyradio, było dużo, e, mnóstwo, mnóstwo znajomych. Więc Mastercard gra z WOŚP. Zerkam teraz, bo oprócz tego, że oprócz różnych form wpłaty, jeszcze było, wspieram to wirtualne serce WOŚP i odświeżam właśnie stronę, bo widzę, że wpłaty wpływają. Teraz tam się ten licznik zmienia, w tej chwili jest 75 980 zł, zostało jeszcze 13 godzin do końca, może uda się dobić do, do setki. Jaką funkcję pełnili grajmerzy? Nadawali na żywo? Tak. Było osobne studio, w, której, w którym siedzieli gamerzy, gameplayerzy. Chyba gamerzy, nie? Jest właściwą, właściwą nazwą dla nich. I oni tam grali w różne, w różne gry, lepsze lub gorsze, a jednocześnie monitorowali, namawiali do, do wpłacania przez serwis. Się pomaga. Się pomaga. .pl, łamane chyba przez JAROK, bo to ekipa, która tam śledziła, to pochodziła to jest grupa skupiona wokół Lemigiusza Maciaszka, Roka, Rokalon, który nie mógł niestety przyjechać do, do Warszawy, strasznym szkoda, ale oni tam sobie, sobie grali i mieli na żywo kontakt ze swoimi widzami. Nie wiem szczerze mówiąc, ile zebrali, już nie chcę tutaj od, 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 odrywać się, sprawdźcie, jeżeli, jeżeli możecie. No Tak, ja e, ca, cały czas często w moim środowisku, jak się tam e, e, pojawiam, to, to czasem się ludzie pytają, co ci ludzie widzą, widzą w tych grach. No, widzą. Ja, ja ostatnio się złapałem, że e, oglądam gameplay jak Rock gra z ekipą w e, Rainbow Six Siege. Rainbow, Rainbow Six Siege, tak. E, bardzo, e, bardzo, fajnie, bardzo mi się przyjemnie ogląda ten mecz. Raz na dwa dni jest chyba taki 20-minutowy mecz. Oglądam go w całości. E, tak. Więc to byli e, game, gamerzy. E, jak ja byłem, to było chyba około 30 tysięcy e, ostatni raz. Ale, ale tam rzadko, rzadko wpadałem. Tam w ogóle była ciekawa atmosfera. Tam było spokojne studio. Ci lauci i koni tam między sobą się bawili. I nie grali tylko w gry komputerowe. E, w kambury też grali. Albo w różne jakieś takie, e, takie, takie, tak, takie gry, chyba też przeglądarkowe. Chociaż PlayStation 4 tam chyba królowało. To jedna rzecz. Wpisałem sobie tutaj kilka, kilka rzeczy. Aha, i też z mojego podwórka marketingowego, finał WOŚP monitorowały dwie firmy konkurencyjne wobec siebie na pierwszy rzut oka, czyli Century One i brand 24 Obie firmy monitorują internet i dosyć ciekawie podzieliły się te firmy zadaniami. Senti One z tego co sobie zaobserwowałem, monitorował i wośpowcy korzystali z niego obserwując wszystko to, co się dzieje w sieci i reagowali na wszelkie pozytywne i negatywne założenia, więc to był taki monitoring na żywo. Natomiast Brand24 ogarniał Mastercard Graz Wośp. Bodajże tam była taka, taka strona. Kurczę, przełączyłem to chyba. E, nie mam tego na podglądzie. O, szkoda. E, a, już mam. E, Brand 24, tak, Mastercard gra z Wośp. Jest cała strona, jest, jest, jest cały stream, cel został osiągnięty, 150 tysięcy zostało zebrane zostało i, i to ogarniał Brand24. Bardzo fajny podział zadań między, między sobą, między dwie konkurencyjne, konkurujące ze sobą, ze sobą marki. Mam nadzieję, że obydwie firmy, S&T One i Brand24 są zadowolone z udziału. No tak, film które tam brał udział, przewinęło się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wspominałem o tym, że, że opowiem o, o, o tym wideo 360 stopni, bo było to dla mnie pierwsze e, doświadczenie i przyznam szczerze, że dosyć e, ogarniałem je trochę na żywo i, i improwizowałem jak mogłem. E, z racji tego, że kamerę dostałem dzień przed, e, 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 dzień przed e, finałem. I nie miałem czasu, żeby, żeby się zapoznać z, dokładnie z jej obsługą, chociaż obsługa jest prosta i banalna. to jest tak, tak wygląda. To jest Ricoh Theta S. Są chyba dwa modele, które Ricoh wypuścił. Jedne są takie kolorowe, starsze, a ten, jest, ten miał chyba swoją premierę we wrześniu. Nagrywanie 360 stopni polega na tym, że tu są dwa szerokokątne obiektywy. Obsługa jest bardzo prosta i banalna, jak dla debili. Włącza się on-off. I naciska się przycisk i w zależności jak ma się ustawione albo na fotografowanie, albo na filmowanie, to nagrywa się nam film lub robi się zdjęcie. Proste. I jest to, oprócz mnie w studiu, były chyba ze dwie ekipy, które też robiły takie profesjonalne wideo 360 stopni, czyli na kiju miały zamontowane kamery GoPro. Jedną ekipę widziałem z GoPro chyba czwórkami, tam chyba sześć sztuk musi wejść tych GoPro. A drugą ekipę widziałem z tymi najnowszymi kamerami GoPro. Takimi kostkami czarnymi. Nie pamiętam, jaką one mają nazwę w tej, w tej chwili. I oczywiście jakościowo, taki Kij z GoPro no to nie ma żadnego, żadnego porównania. O cena tego, tak, 1900. zaraz do ceny się w ogóle odniosę. Jeżeli macie w ogóle jakieś pytania, to też, to też chętnie, chętnie się z tym podzielę na tyle, ile będę mógł. Jeśli chodzi o nagrywanie tymi GoPro 360, to oczywiście jakość jest nieporównywalna. Znaczy jest to profesjonalny, profesjonalny sprzęt. Nie do końca konsumencki, bo po pierwsze trzeba mieć 6 kamer GoPro. I po drugie, je zainstalować, przygotować się do nagrań, więc to nie będzie szybki wypad na wycieczkę i, i wyciągnięcie kamerki i włączenie przycisku. I potem oczywiście trzeba się zmierzyć z olbrzymią masą danych. Każda kamera w jakimś tam HD czy tam 4K razy 6, Pomóżcie sobie, jaki potem plik z tego, z tego wychodzi, trzeba to połączyć i zaplodować. Więc to jest rozwiązanie typowo pro. To jest rozwiązanie konsumenckie i... Wstety, niestety, niestety, jakość wideo nie była do końca zadowalająca. To znaczy było fajnie, to się nagrywało w miarę ok. Znaczy bardzo łatwo. Wyciąga się i, i, i się nagrywa, i to się rejestruje. Zaczęło trzymać tak, albo tak trzymałem na, na, na Kiju. Te nagrania są na moim kanale na, na YouTube albo na, na, na Periskopie. I o ile na telefonie da się to fajnie odtworzyć, wrzucałem to na, na, na Facebooka, o tyle na komputerze już widać słabą jakość. Nie? Jeżeli miałbym wybierać kamerę i miałaby to być jedyna moja kamera, którą zabieram gdzieś na jakiś wypad, to nie zdecydowałbym się. Jako druga kamera, do właśnie do Bayerku 360 stopni, to ok. Co ciekawe, i to jest na plus dla tej kamery. Zdjęcia wychodzą super. Zdjęcia wychodzą świetne. Bez porównania. I dla samych zdjęć to warto by się zastanowić, gdyby nie ta cena. Uważam, że cena 1999, prawie dwa koła, to jest za dużo, jak na drugą kamerę, ale teraz zakończyły się targi w Las Vegas CS i tam wiem, że była, było sporo przewinęło się kamer 360 i tych rozwiązań. Chyba też. Kodak zapowiedział coś swojego. Kodak i Canon na pewno. Chyba Canon mi minął, jakiś też 360. Więc ci, którzy są zainteresowani, polecam posprawdzać, potestować. Wydaje mi się też, że zrobiłem pewien błąd, bo to, te filmy 360 konwertowałem przez aplikację, potem jakoś wrzucałem na YouTube, na Facebooka i gdzieś tam po drodze, wydaje mi się, trochę gubiła się, gubiła się jakość. Z tym wrzucaniem też jest chwilowy, miałem też chwilowy problem. To znaczy, żeby wrzucić wideo z tej kamery, łączyłem się z aplikacją, ona ma wbudowaną Wi-Fi, przyszedł transport, tam się coś tam obrabiało, obrabiało, i potem bezpośrednio z aplikacji wrzucałem na Facebooka, i to szło. To szło fajnie. I Facebook automatycznie chwytał te 360, nic nie musiałem się niczym przejmować. Był jakiś problem z YouTubeem. Na YouTube'a nie chciało mi się wrzucać, a przynajmniej YouTube nie rozpoznawał dokładnie pliku 360 stopni, robiło się coś, coś źle. Więc musiałem ten plik przekonwertować raz albo drugi raz, i dopiero po którymś razie ten plik na YouTubie wyglądał, wyglądał OK. I wymagało to trochę ode mnie, od, ode mnie roboty. No, mówię, jakoś sobie ocencie. Wydaje mi się, że dość, dość, nie, dość słabo też ta kamera rejestrowała głos. Ona ma głośniki tutaj. Tutaj mam, na górze ma mikrofon i, i, i głośnik, i jakoś też z, tej, z tego rozwiązania nie byłem do końca zadowolony. Ale, ale mówię, z drugiej strony, te, te, te wideo, gdzie oprowadzałem Was po studiu. Wydaje mi się, że całkiem zadowalające, szczególnie do oglądania na, na, na telefonie. Więc jako druga kamera i do eksperymentów, spoko. Aha, i, i, i zdjęcia, zdjęcia wychodzą świetne. One się, żeby je obejrzeć, trzeba je wrzucić na serwery TETY. Ale wydaje mi się, muszę to sprawdzić, sprawdzę potem. Można też te zdjęcia wrzucać na, chyba, na Flikra. Podejrzewam, że serwisy, które zajmują się przechowywaniem zdjęć, jeżeli nie jeszcze, to za, za moment będą, będą w łatwy sposób przyjmowały te zdjęcia. Więc nawet jeżeli chwilowo tych zdjęć nie da się tak bezpośrednio wrzucać, to, to, to jest to kwestia czasu. I podejrzewam, że ten problem, o którym mówiłem, z przyjmowaniem filmów na, na YouTube. Też jest to kwestia czasu, kiedy, kiedy zniknie. Podejrzewam, że każdy serwis do przechowywania wideo będzie bezpośrednio akceptował filmy z kamer 360 stopni. Przerywnik muzyczny. <mulestręk> To a, to a propos e, tego odcięcia się od, o, o, od, od tego hejtu i, i wbicie się w klimat e, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zresztą kabano zgrał e, na scenie tuż chyba przed jakimś wejściem telewizyjnym i właśnie leciał <grym>, ze sceny ten kawałek <grym>, I ten kawałek podchwyciła publika w studiu. <grym>, ale, przed, ale nie, poszło, nie poszło to chyba na, na, na Antenie. W ogóle ja, ja jakoś znam z różnych kawałków, ale jakoś dopiero pierwszy raz chyba widziałem ich na żywo. Kurczę, zajebiście fajny zespół. Yy, yy, dzisiaj będzie grał, yy, grał u mnie cały dzień yy, Kabanos. Ten kawałek to jest chyba tytuł Buraki, ale jest jeszcze fajny kawałek serce i no, a tam cała dyskografia. W ogóle fajnie, po, yy, yy, fajnie powalony wokalista i, i, i fajny zespół. Polecam. Co tam się jeszcze działo ehm, ciekawego, ehm, obok mnie ehm, gomelka się przekręciła, ehm, która, <mum> mam, mam podgląd, możliwe, że ta nie, spoko, działa. Ehm, obok mnie siedziała jeszcze dziewczyna z która, która ogarniała ehm, Instagrama. Ehm, gdzie był jakiś konkurs na, na, na zdjęcia, nie pamiętam, hasztagu podziel się jak przeżywasz WOŚP. To było, to było ciekawe, bo, bo widziałem te zdjęcia, które tam spływały pod, pod tym hasztagiem. E, jak przeżywasz WOŚP? Dużo dziewczyn wrzucało swoje selfie, jaka jestem piękna. I jak przeżywa WOŚP? To dosyć e, ciekawe. Myślałem, że większość to były, to były szafiarki, a nie. E, Mie, yy, nie pamiętam hasztagu, zapomniałem, yy, ale to, by, to by było śmieszne. No, poza tym klimat, atmosfera, yy, ludzie, zresztą to, to też powtarzam, przy samym Woodstocku, yy, ludzie, którzy pracują w yy, fundacji, którzy pomagają, którzy tam angażują się w wolontariat, mega super pomocni. Dla mnie to jest takie, taki klimat i idea nowoczesnego harcerstwa, bo tam naprawdę ludzie są odpowiedzialni za wszystko. Tam nie ma, że zlewam, że mam w dupie, albo oglądam tylko się na swój ogródek i patrzę, co mam, co mam wokół, wokół siebie. Każdy każdemu jest pomocny. Ja to jestem tam gapa, więc jeżeli potrzebuję jakiejś tam pomocy, albo potrzebuję coś tam załatwić, jeden sygnał, jeden telefon, jedna prośba i nawet jeżeli to nie jest... W czyichś obowiązkach, to ten ktoś załatwi sprawę, nie ma takiej, wiecie, z psychologii. Bardzo fajna szkoła odpowiedzialności, działania i dobrego, do, dobrego klimatu. I tak jak mówię, mimo że ekipa jest w miarę stała, to cały czas jest tam otwarta na, na, na nowych ludzi. Więc, jeżeli chcecie zdobyć doświadczenie w różnych dziedzinach, dotyczących, nie wiem, czy ratownictwa czy organizowania imprez, czy mediów społecznościowych, komunikacji, to polecam sprawdzić, czy czasem Kręcioła TV, czy Fundacja nie poszukuje, nie rekrutuje, albo się zapytać, bo w mojej ekipie Kręcioły chyba, chyba z pięć albo sześć osób było w ogóle pierwszy raz na, na, na finale, więc drzwi otwarte. Podejrzewam, że z częścią tej ekipy będziemy widzieć się na Woodstocku. No dobra, słuchajcie, e, to wszystko na, e, na dzisiaj, e, ten materiał e, pojawi się da, da również na, na YouTubie, na Peryskopie. E, jak Ci się podobał kabano, to polecam zespół Łydka Grubasa. Dobra, sprawdzę, to ja jeszcze rzucę jeden zespół, Kied, ja nie wiem czy on jeszcze istnieje, Świnka Halinka e, się nazywa, to też w podobnych chyba, chyba klimatach. Bo Byłeś przy licytacji serduszek, a właśnie, nie. E, znaczy, licytacja serduszek odbywała się ze 30 metrów od naszego stanowiska, i przyznam szczerze, że zupełnie nic nie słyszałem. Ach, bo pojawił się zespół, pojawił się zespół bębniarzy. Nie wiem, czy w relacjach wideo ich słyszeliście, bo my w studiu słyszeliśmy ich tak głośno, że nie było nic słychać. Że ja tylko na podglądzie, na jakimś drugim ekranie u kogoś na komputerze, widziałem, że trwa licytacja złotych kart i serduszek, więc widziałem tylko tam ekscytację Jurka, natomiast kompletnie nic nie słyszeliśmy. Bo zespół bębniarzy zrobił taką rozpierduchę, zwalił takie rytmy. Kurczę, no, dźwięk bębnów e, to jest dźwięk, którego nie przekażą chyba żadne najlepsze głośniki. To trzeba e, zobaczyć i usłyszeć na żywo. E, to był chyba ze 30-osobowy zespół. E, o, ponad 650 tysięcy za serduszko numer jeden. W ogóle dzisiaj. Jak już doszedłem do siebie, ogarnę się tutaj, to będę sobie też śledził, ile się zebrało. Wracam do, do bębniarzy. Zespół ponad 30-osobowy, sporo dziewczyn w zespole, no tak nawalali na bębnach, takie rytmy wbijali. Wow! I w ogóle ci, którzy są z Warszawy, Samba grzeje. Pod takim hasłem wygooglajcie i chyba 20 albo 22 stycznia gdzieś będzie jakiś festiwal w Warszawie czy koncert i oni właśnie wpadną. Kurczę, naprawdę. Obserwowałem też z fascynacją jak się dyryguje takim zespołem bębniarzy, jakie tam znaki, sygnały się przekazuje, jak się nadaje rytm. Wow, super doświadczenie. Polecam, polecam. Sam Grzeje, pewnie jak na jakieś filmy na YouTube, to tam dźwiękowo, tak jak mówiłem, nie oddadzą klimatu tego, co się dzieje na żywo. Wydaje mi się, że część tej ekipy przychodzi jeszcze od czasu do czasu, pojawia się na w, w miejscu chwila. To taki mój ulubiony lokal w Warszawie miejsce chwila, i tam co jakiś czas, chyba co któryś piątek albo co któryś sobotę, pan duże P z ekipą, właśnie. Bębniarzy robi, e, robi taki DJ-ski set, a, i tam też można posłuchać dobrych rytmów. Więc, wow, sam Bagrzeje, chyba 22 stycznia Warszawa. Polecam wygooglować. Dobra, słuchajcie. Dzięki serdeczne za, za ten poranek. Może od czasu do czasu będziemy się widzieć na peryskopie częściej, bo jakoś tam zaniedbałem. E, na YouTube też będę co jakiś czas wrzucał. I tyle. Trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczenia, miłego, cześć.